Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Wysoka Izbo, bardzo często w ostatnich dniach pytaliście mnie wielokrotnie i Państwo posłowie, opinia publiczna, dlaczego nie zrzeknie się Pan immunitetu? Dlaczego, skoro uważa Pan, że to jest wniosek o charakterze wybitnie ze znamionami represji politycznej, dlaczego nie zrzeknie się Pan immunitetu, nie stanie przed sądem i nie powie, jakie są fakty, jaka jest prawda? Ja jestem przekonany, że przy tej arytmetyce sejmowej, która jest, przy tej logice, która rządzi tymi wszystkimi naciskanymi przez pana Romana G., znanego mecenasa o końskim zdrowiu, który na widok prokuratora zemdlał, potem się gdzieś tam pod Rzymem w dziupli ukrył, że ta logika spowoduje, że i tak będę to samo, co dzisiaj państwu posłom będę powtarzał przed innymi organami państwa i nie mam z tym najmniejszego kłopotu, bo wiem, że każde moje działanie było zgodne z prawem, zgodne z ustawami. Gdybym, drodzy Państwo, tak jak inny poseł czy inni posłowie, nie daj Panie Boże, zrobił komuś krzywdę na pasach jadąc samochodem, popełnił inne pospolite przestępstwo, bez mrugnięcia okiem zrzekłbym się immunitetu, bo jestem zwolennikiem ograniczania ogólnie immunitetów parlamentarnych. Ale dzisiaj ten przypadek dowodzi, że w demokratycznym państwie prawa władza wykonawcza, mając w swoich rękach organy oskarżycielskie, jak prokuratura, działające na zlecenie polityczne, każdemu może postawić zarzut, a potem kierować akty oskarżenia w sprawach stricte politycznych na podstawie wymyślonych, wydumanych zarzutów. I to jest największy szok, drodzy Państwo, że z artykułu 231, Państwo przecierają pewną ścieżkę, pewnie z tej ścieżki, jak już wrócimy kiedyś do władzy, prędzej czy później będziemy korzystać, uczciwie korzystać, ale z tej wielkiej władzy, którą ma w swoich rękach prokuratura, prokurator generalny, pan Bodnar, rząd Tuska, wykorzystacie w sposób skandaliczny, w sposób antydemokratyczny, w sposób niezwiązany z podstawowymi gwarancjami konstytucyjnymi i ochroną praw człowieka. Otóż, drodzy Państwo, ja mam odpowiadać karnie z artykułu 231, w zbiegu z 296, za chwilę o tym powiem, jak to jest sztucznie zrobione i orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie mówi, że nie można tych dwóch artykułów łączyć, ale z tego artykułu mam odpowiadać za to, że zgodnie z prawem podjąłem decyzję o dofinansowaniu instytucji państwowej z państwowego funduszu celowego, będącego przecież częścią sektora finansów publicznych, załącznika do ustawy budżetowej nawet, dofinansowałem służbę specjalną tym, żeby miała sprzęt do stosowania legalnej kontroli operacyjnej. Państwo doskonale o tym wiedzą i za to chcecie mnie wsadzić za 10 lat za kraty. Za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów. I drodzy Państwo, ja zapytałem, panie pośle, proszę się uspokoić, panie przewodniczący, naprawdę. Pan jest przecież zacnym człowiekiem, logikiem, a tak w Sejmie pan cyrkuje. Szanowni Państwo, jeżeli wiecie Państwo, że Tusk miał swojego Pegasusa od 2012 do 2015 roku. Donald Tusk stosował Pegasusa, bo to jest kontrola operacyjna polegająca na dostępie do teleinformatycznego urządzenia końcowego, mówiąc po polsku, do smartfona, do tableta. I oczywiście przestępcy kiedyś byli podsłuchiwani przez służby, podpinały się do drutów, kiedyś czytali listy. Współcześnie przestępcy, drodzy Państwo, przestali do siebie dzwonić i wysyłać SMS-y, tylko zaczęli korzystać ze znanych nam wszystkich aplikacji. Z Messengera, na Facebooku, z WhatsAppa, z Signala. Państwo te aplikacje znają. I śledczy, stosując legalną kontrolę operacyjną polegającą na utrwalaniu treści rozmów, dochodzili do ściany. Od 2015 do 2017 takiego narzędzia do stosowania kontroli operacyjnej nie było. I wówczas została podjęta decyzja o tym, że państwo polskie musi przestać być głuche i ślepe na kryminalistów, na złodziei, na zabójców, na pedofilów, na handlarzy narkotykami, na zorganizowane grupy przestępcze. I drodzy Państwo, wiemy o tym, mówi o tym prokurator generalny, że Pegasus, kontrola operacyjna, zgodna z ustawami wszystkich służb, był zastosowany 578 razy. W ciągu 5 lat, 100 kilkanaście przypadków rocznie. I za każdym razem, o tym też mówił pan Bodnar przecież, za każdym razem, za zgodą sądów, z utrwaloną linią orzeczniczą sądów. Czy to jest system totalnej inwigilacji, o którym tyle razy mówiliście? Mówiliście społeczeństwu, że każdy jest podsłuchiwany w sypialni, w łazience, w kuchni, w życiu prywatnym, a okazuje się, że to jest 578 razy kontrola stosowana, 578 przypadków w ciągu 5 lat. I drodzy Państwo,
I ja w ten sposób działałem na szkodę interesu publicznego według prokuratury. Na szkodę interesu publicznego działałem w związku z tym, że państwo polskie było w stanie wyłapywać zabójców, szpiegów, którymi chwalił się Tusk, złodziei, kryminalistów, zorganizowane grupy przestępcze. Wystąpiłem, drodzy państwo, do pana prokuratora Bodnara, do prokuratora generalnego, żeby ujawnił opinii publicznej. Jestem zwolennikiem, żeby ujawnił opinii publicznej, nie imiona, nazwiska, bo to są oczywiście sprawy ściśle tajne co do kontroli operacyjnej, ale kategorie przestępstw. Ilu tam było zabójców, a wiemy, że kilkunastu. Ilu pedofilów, ilu handlarzy narkotykami. Oni sobie zlecali to, drodzy państwo, przez WhatsAppa, przez Messengera. I teraz, szanowni państwo, zarzut, który kieruje się w moją stronę, artykuł 231, tak zwane przestępstwo urzędnicze. Żeby wystąpiło przestępstwo urzędnicze, trzeba działać nielegalnie, nie na podstawie prawa. Pan poseł sprawozdawca zechciał cytować artykuł 43, paragraf 8, punkt 4 Kodeksu Karnego Wykonawczego, czyli ustawy, która reguluje działania Funduszu Sprawiedliwości. I drodzy państwo, pan poseł nie zechciał zacytować w pełni. Cytował promowanie, wspieranie inicjatyw, przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych i tak dalej. Ale pominął, drodzy państwo, to, co jest kluczowe i najważniejsze. Środki funduszu są przeznaczane, proszę sobie otworzyć ustawę, zobaczyć, na działalność podejmowaną lub powierzoną. Prokuratura we wniosku pominęła słowo powierzoną. Na działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta, na zadania związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości i w szczególności. I mamy otwarty katalog. I teraz, drodzy państwo, jeżeli w tej samej ustawie, w artykule 43, paragraf 8, mamy wskazane, że środki funduszu są przekazywane, i też otwórzcie ustawę, na zadania jednostek sektora finansów publicznych, a taką bez wątpienia jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, na ich zadania ustawowe, otwórzcie ustawę i sprawdźcie, związane z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. I teraz, drodzy państwo, jeżeli ja na tej podstawie podjąłem decyzję o tym, żeby dofinansować Centralne Biuro Antykorupcyjne, a wy na tej podstawie uważacie, że za to trzeba wsadzić kogoś za 10 lat za kraty, to naprawdę świadczy wyłącznie o politycznym charakterze tych zarzutów i o represjach politycznych, które stosujecie wobec posła opozycji, członka rządu Zjednoczonej Prawicy, poprzedniej władzy wykonawczej. I w związku z tym, drodzy państwo, ja się nie mogłem zrzec immunitetu po to, żeby tutaj w Sejmie Rzeczypospolitej przed narodem, przed posłami, przed Polakami wystąpić i powiedzieć o tym, co robi prokuratura Bodnara, jak działa neoprokuratura i w jaki sposób korzystacie z prokuratury do represji o charakterze politycznym. Drodzy państwo, wniosek prokuratury na 28 stronach nie ma ani jednego zdania, ani jednego wyrazu, jaką to rzekomo korzyść osobistą odniosłem. Przypomnę, prokuratura zarzuca mi odniesienie korzyści majątkowej i osobistej w związku z przekazaniem tej dotacji. Czyli dofinansowanie ze środków publicznych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego prokuratura nazywa korzyścią majątkową dla CBA. CBA osiągnęło korzyść majątkową i, drodzy państwo, za tą korzyść mam iść 10 lat do więzienia, że ze środków publicznych Skarb Państwa otrzymał środki i pieniądze. I szanowni państwo, to jest niezwykle istotne. Część z państwa jest prawnikami. Popatrzcie uczciwie na znamiona czynu zabronionego. Jakie są znamiona czynu zabronionego? Żeby popełnić przestępstwo, drodzy państwo, żeby popełnić przestępstwo z artykułu 231, a prokuratura mi zarzuca typ kwalifikowany, czyli działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Jeszcze mówią, wiedząc o tym, że nie mogłem. Ja do dzisiaj wiem, że mogę. Do dzisiaj wiem, że artykuł 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, artykuł 4, punkt 1, przytoczmy go. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. Działalność biura jest finansowana z budżetu państwa. I drodzy państwo, i w związku z tym w Najwyższej Izbie Kontroli w 2018 roku, co prokuratura zataiła we wniosku, zataiła przed Wysoką Izbą, zataiła przed posłami na Sejm Rzeczypospolitej, pan Najwyższa Izba Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski zlecił, najpewniej on, Departamentowi Prawnemu Najwyższej Izby Kontroli i Orzecznictwa Kontrolnego sporządzenie opinii prawnej. Czy w związku z tym, że jest taki zapis, czy to oznacza tylko i wyłącznie? Prokuratura w zarzucie mówi tylko i wyłącznie z budżetu. Prokurator wczoraj przejęzyczył się, powiedział tylko i wyłącznie, a potem powiedział nie, nie, ten wniosek brzmi inaczej, bo w tym wniosku mamy napisane, działalność jest finansowana z budżetu państwa. I co wówczas w 18 roku, o czym pan Kwiatkowski wiedział, jaki papier na swoje biurko dostał? Dostał dokument, który wprost mu mówi,
że wykładnia tego artykułu nie może prowadzić do wniosku. Nie może prowadzić do wniosku, że biuro nie może być finansowane z innych źródeł, na przykład z funduszy celowych i wprost to jest wskazane, gdyby inna ustawa to dopuszczała. Inną ustawę przedstawiłem Państwu, ustawa, zresztą późniejsza, wiele późniejsza niż te przepisy ustawy o CBA, wskazują jasno, drodzy Państwo, to była podstawa prawna działania, mojego działania na dofinansowanie, bo dopuszczała z funduszu celowego udzielenie dofinansowania. I teraz, drodzy Państwo, prokuratura odrzuciła totalnie, to już dla prawników, zacni mecenasowie siedzą też i tutaj, odrzuciła wykładnię literalną. Mówi, nie, to jakby, mimo że to jest jak byk napisane, każdy to widzi, może przeczytać, każdy to rozumie, prokuratura mówi, nie, my jednak uważamy tylko i wyłącznie. Dlaczego? I otóż przeszli do wykładni systemowej, z literalnej do systemowej i mówią tak, Centralne Biuro Antykorupcyjne, większość instytucji państwa ma zapis, że jest finansowane z budżetu, to jest dla każdego oczywiste. Ale CBA ma taki zapis, policja ma taki zapis, straż pożarna, straż graniczna mają taki zapis, służby, kontrwywiad cywilny, wojskowy, wywiad cywilny, wojskowy, wszyscy mają ten zapis. Ale mówią z wykładni systemowej, że ustawodawca poczynił zdolność podmiotową do przyjęcia dofinansowania. Czyli te instytucje mogą przyjąć te środki wtedy, kiedy jest fundusz wsparcia. Policja ma fundusz wsparcia, straż pożarna ma fundusz wsparcia i straż graniczna ma fundusz wsparcia. Natomiast nawet i w tym miejscu prokuratura Bodnara popełniła byka, bo stosując wykładnię systemową, nie zobaczyli innej służby, na przykład służby więziennej, która ma identyczny zapis. Służba więzienna jest finansowana z budżetu państwa. W swojej ustawie pragmatycznej nie ma zapisu o tym, że ma jakiś fundusz wsparcia, że ma jakąś podmiotowość, możliwość podmiotową przyjęcia takiej dotacji. Nie ma takiego zapisu. A to nie przeszkodziło, i tu mówimy o wykładni systemowej, racjonalnemu ustawodawcy przewidzieć, że służba więzienna korzysta na przykład ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej, który jest przewidziany w innej ustawie, fundusz celowy z innej ustawy. To nie przeszkadza temu, że służba więzienna była finansowana i przyjmowała dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, bo ma w innej ustawie taką możliwość, kilka ustaw okołobudżetowych taką możliwość, ale co więcej, ten zapis, że CBA jest finansowane z budżetu państwa, nie przeszkadzało, drodzy Państwo, ani Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, ani innym służbom korzystania ze środków norweskich. Czy to są środki budżetu państwa polskiego? Za waszych czasów. Ze środków europejskich. Czy to są środki budżetu państwa? I teraz, drodzy Państwo, dokonując takiej wykładni, jaką ja tutaj Państwu teraz przedstawiam, jak można posła na Sejm Rzeczypospolitej, ale każdego funkcjonariusza publicznego, każdego urzędnika ciągać do odpowiedzialności karnej 10 lat pozbawienia wolności i jeszcze mówić, że wystąpiła szkoda wielkich rozmiarów. Szkoda wielkich rozmiarów. Stacja Fiscji, Skarb Państwa, który zarządza Funduszem Sprawiedliwości, przeznacza dofinansowanie dla Stacja Fiscji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który jest Skarbem Państwa. I prokuratura mówi, że kto osiągnął szkodę poniósł? Skarb Państwa. Skarb Państwa, przekazując Skarbowi Państwa, ponosi 25 milionów szkody. Szanowni Państwo, prokuratura nie wykazała żadnych znamion czynu zabronionego, nie wykazała działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy osobistej, nie wykazała, Szanowni Państwo, szkody, jakiejkolwiek szkody, tym bardziej szkody wielkich rozmiarów. Dlatego z pełną odpowiedzialnością tutaj na mównicy staję i powiem Państwu z dumą, podjąłbym jeszcze raz taką decyzję, jeszcze raz udzieliłbym tego dofinansowania, żeby kryminaliści, pedofile, złodzieje, zabójcy, członkowie zorganizowanych grup przestępczych mogli być ścigani przez państwo polskie tak, jak na to zasłużyli. I drodzy Państwo, w Państwa rękach jest decyzja. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że zaślepienie pewną nienawiścią, pewna logika polityczna, bycie zakładnikiem pewnych emocji wytworzonych przez najbardziej skrajne skrzydła czyni Państwu sytuację niekomfortową. Ja to w pełni rozumiem. Natomiast przy jutrzejszym głosowaniu zachęcam Państwa, żeby Państwo kierowali się logiką, żeby Państwo poszli do znanego jakiegokolwiek sobie prawnika, radcy prawnego, adwokata, przedstawili mu wniosek, co mi zarzuca prokuratura, zapoznali się z argumentacją i wtedy podejmowali, Szanowni Państwo, decyzje, które są naprawdę poważnymi decyzjami. Jeszcze raz powiem, ja nie obawiam się żadnego scenariusza, nawet tego z najgorszym finałem, bo wiem, że moimi działaniami wzmacniałem siłę państwa polskiego i bezpieczeństwo Polaków. Dziękuję bardzo.